Silnik po naprawie zamontowany. Nowy pasek również jest już na miejscu. Natomiast teraz jeszcze trzeba użyć trochę odpowiedniego oleju lub odpowiedniego smaru do mechanizmu. Mamy wiele elementów obrotowych w tej konstrukcji. Na przykład jeden element obrotowy do czujnika Hala. Tutaj jest drugi element, jakiś element pośredniczący między paskami, rolki. I to wszystko wypadałoby nasmarować. Dlaczego? Takie elementy nie będą miały bezpośredniego wpływu na nieprawidłowe działanie magnetofonu. Bezpośredni wpływ ma na falowanie obrotu przede wszystkim silnik oraz łożyska kapsztanów. Ale w momencie, kiedy będziemy przewijać, może wystąpić duży hałas. I tu można to bardzo łatwo sprawdzić. Tu mamy oś, na której jest kółko do halotronu i zarazem to kółko chyba jest do licznika. I mamy taki efekt, jak nim obrócimy. Świadczy to o tym, że tu kompletnie pracuje wszystko na sucho. Teraz trzeba to rozmontować i nasmarować. Dlaczego mówię nasmarować, a nie naoliwić? Dlatego, że olej, jak sama nazwa mówi, jest to substancja w postaci ciekłej, a smar jest w postaci stałej. I dlatego zastosuję do tej i tej i tej osi, ewentualnie do tych dwóch, w zależności czy będzie trzeba czy nie, ponieważ po wstępnych testach, odsunę hamulec, pracują bardzo cicho. Jedna, drugiej jeszcze nie sprawdzałem, ponieważ trzeba zdjąć pasek. Zobaczymy drugą sztukę. No trochę hałasuje jednak. Więc wszystkie tego typu elementy, które mają jakieś ośki nienasmarowane, będą nasmarowane. Odpowiedniej gęstości i lepkości smar tłumiący w pełni syntetyczny, który nie ma separacji oleju, on mi nigdy z tych tutaj elementów nie wycieknie. Zobaczymy jeszcze ten element. O, ten pracuje cicho, ale też trzeba go posmarować, a ten nie. Także na takie detale trzeba zwracać uwagę, żeby nie było później tego efektu, że ktoś zacznie przewijać kasetę, a tu będzie tylko taki standardowy, dość popularny w magnetofonach hałas. To ma pracować cicho. I teraz będzie opcja przede wszystkim wyczyszczenia z tego, co tam ewentualnie jest i nałożenia dość specjalistycznego smaru tłumiącego o odpowiednich właściwościach. Mechanika zmontowana. Moim zdaniem jeszcze jest problem z hamulcem, ponieważ to powinno opadać troszkę wolniej. Teraz zamontuję tą przednią blachę, tak żeby mechanika i wszystko było w miarę stabilne. No i trzeba podłączyć głowicę, wskaźniki i zobaczyć, czy cały system działa. I wtedy okaże się, czy jest konieczność czyszczenia tych tutaj przełączników, czy nie, dlatego że potencjometry czy przełączniki wyglądają optycznie bardzo dobrze. Tutaj mamy płytkę od wskaźników. Jeszcze chwila i będzie można przystąpić do testów, czy coś z tego wyszło, czy nie. Coś tutaj puka. Zauważyłem właśnie jedną rzecz, że coś głośno pracuje. I co się dzieje? Dlaczego tak jest głośno? Hurgot. Jeżeli zatrzymam tą rolkę tutaj od tego halotrona, już jest ciszej, nie ma takiego trzęsienia się czegoś. Muszę się przyjrzeć, na czym polega problem, bo to pukanie przenosi się na mechanikę. Takie wibracje są duże. W momencie, kiedy to zatrzymam, tych wibracji już nie ma. Z drugiej strony, z tej strony tego problemu nie ma. Po lewej. Występuje po prawej. Jest bardzo duże bicie tej plastikowej rolki z tej strony. Zdecydowanie dużo ciszej pracuje magnetofon przy przewijaniu, jak ta rolka się zatrzyma. Tu jest właśnie ta kwestia, że trzeba zobaczyć jeszcze, dlaczego tak się dzieje. Albo może jest to kwestia tego, że trzeba skasować ten luz osiowy, albo coś innego. Może trzeba ten plastik przetoczyć, poprawić. Nie wiem, zaraz się tym zajmę, bo nie podoba mi się działanie tego elementu ze względu na wprowadzanie kolejnych
jakichś tam wibracji i hałasu. Dbając o szczegóły tego, co wykonuję, chciałbym ten problem usunąć, hałasowania tej rolki. I teraz zatrzymam rolkę na chwilę. Jest taki charakterystyczny terkot. W momencie zatrzymania rolki terkotu nie ma. I to tylko właśnie jest na tej rolce. Problem polega na tym, że rolka jest wykonana z tworzywa i ten otwór wewnątrz tej rolki jest dość duży. A mamy na to naklejony magnes, który jest niewyważony. Powoduje to duże wibracje tej rolki, które się zwiększają wraz z prędkością przewijania, w zależności ile taśmy jest na danej rolce, czy na lewej, czy na prawej. Nie mam jak tego skorygować, a luz jest duży. Nie jest to wada, która powstała podczas użytkowania urządzenia, tylko jest to taka już przypadłość. I teraz mamy kolejny jeszcze luz osiowy. Myślę, że jeżeli skoryguję ten luz osiowy, dając tutaj specjalne podkładki ze stali nierdzewnej, na przykład 0,1, może 0,2, może 0,3 mm, to automatycznie też skoryguje trochę ten luz w tym miejscu. Takie pracowanie na tym luzie promieniowym, nawet o ten ułamek milimetra, powoduje już pewne wibracje. Żeby teraz takie coś skorygować, żeby było perfekcyjnie, to wypadałoby roznitować tutaj ten szpień, wytoczyć całkowicie nowy i dopasować do osi. No to jest trochę bez sensu. Spróbuję tu wykorzystać jakąś inną technologię. Taki detal, a jednak ma to wpływ na działanie pod kątem wytwarzania odpowiednio wysokiego hałasu podczas przewijania. Problem udało się rozwiązać po zamontowaniu trzech podkładek o grubości 1,1 mm. Dzięki temu skasowany został luz osiowy. Jego nie ma w tej chwili, tego luzu osiowego. Natomiast został tylko luz promieniowy, ale dzięki temu już element pracuje bardzo cicho i już jestem zadowolony z tego, że tutaj tą małą modyfikację wykonałem. Ostateczna próba przed złożeniem, przynajmniej częściowym. Odtwarzanie działa. Przewijanie, jak już wcześniej było widać, działa bardzo ładnie, cichutko w obie strony. Teraz trzeba by powalczyć ewentualnie z jakąś elektroniką, nie wiem jeszcze dokładnie z czym. Na pewno wypadałoby usunąć klej spod kondensatorów, sprawdzić stan przynajmniej wyrywkowo, częściowo kondensatorów elektrolitycznych, zamontować tą ramę, podłączyć wskaźniki, tak żeby to przestało tutaj się majtać i żeby było łatwiej podjąć pierwsze próby, czy w ogóle coś działa. Przylutowałem wcześniej odlutowane przewody od głowicy. Nie wiem, czy to są przewody od głowicy zapisującej, czy od głowicy nagrywającej. Nie analizowałem tego. To, co było odlutowane, wróciło na swoje miejsce. Mechanicznie mamy wszystko zmontowane, wskaźniki założone, żarówki działają oryginalne. Po naciśnięciu play wskaźniki się ruszają, nie podpiąłem jeszcze wzmacniacza. Zacząłem teraz usuwać klej spod kondensatorów. Tu mamy wyjęty kondensator, dość dużo kleju w tym miejscu, tu w elementach zasilania. W części dolby mamy jeden kondensator przyklejony na klej. Ten kondensator, który stąd wymontowałem, jest w idealnym stanie technicznym. ESR 1/100 ohma, wręcz niewiarygodne. Pojemność 1100 mikrofaradów, gdzie powinno być 1000. Wyjmę jeszcze kilkanaście dodatkowych kondensatorów do testów, tak żeby sprawdzić, czy są sprawne. Szczególnie właśnie tutaj w tym bloku zasilacza, ponieważ tutaj na przykład występują wyższe temperatury. Mamy radiator i w środku cztery elektrolity, które zdecydowanie trzeba przetestować. Po usunięciu kleju przystąpię do już takich testów, czy ten cały magnetofon w ogóle działa, czy daje jakiś dźwięk na wyjściu. Muszę się jeszcze zapoznać z instrukcją obsługi, ponieważ jest to magnetofon trzygłowicowy i zanim cokolwiek zacznie się na nim nagrywać, trzeba zrobić mu kalibrację w zależności od tego, jaką taśmę używamy. Tak realnie przed nagrywaniem na magnetofonie trzygłowicowym kalibracja powinna być wykonana dla każdej kasety indywidualnie. Wtedy dopiero będziemy mieli dobrą jakość zapisu. Gorące powietrze i klej odchodzi od płytki drukowanej.
trzeba też uważać, aby dobrać odpowiednią temperaturę i nie podrapać obwodu drukowanego. Można to zrobić przy pomocy czegoś metalowego, można to zrobić jakąś szpatułką teflonową, odporną na temperaturę, a czasami to, co nie da się tak łatwo usunąć, można zmyć przy pomocy odpowiedniego rozpuszczalnika i wtedy wszystko będzie wyglądało ładnie. Magnetofon przewija i odtwarza. Natomiast nie odbyło się bez komplikacji i dalej jeszcze jest problem gdzieś z elektroniką lub problem z mechaniką. Co jakiś czas, niezależnie czy to jest minuta odtwarzania czy 10 minut, wyrzuca autostop, pomimo że działają oba tutaj czujniki obrotów. Kręcą się i sygnał z halotronów dochodzi do elektroniki. Tak przynajmniej sądzę. Kolejny problem, który wystąpił, to problem z doborem paska od głównego napędu. Paska płaskiego. Zastosowałem pasek o szerokości 4 mm i długości 82 mm. I co się okazało? Że podczas przewijania do tyłu nie był w stanie magnetofon przewinąć kasety taśmy do końca, ponieważ pasek ślizgał się na rolce od silnika. Zamówiłem kilka pasków, to był też kolejny wydatek, ponieważ kupienie pasków powyżej szerokości 3,5 mm płaskich o odpowiedniej średnicy nie jest łatwe i te paski nie należą do najtańszych. Więc kupiłem 3 dodatkowe rozmiary pasków i w sumie okazało się, że idealnym rozwiązaniem był pasek o szerokości 5 mm, grubości 0,45 mm i średnicy 81 mm. I w tym momencie problem z przewijaniem został kompletnie rozwiązany. Mam jeszcze tylko problem, jeśli chodzi o tą mechanikę, z wyrzucaniem co jakiś czas autostopu. Teraz spróbuję wykonać jakieś podstawowe regulacje i testy. Rolki zostały przeze mnie przeszlifowane na tokarce, bardzo dokładnie przeszlifowane, mają bicie dosłownie może 0,01 mm. To jest maksimum, co dopuszczam, jeśli chodzi o bicie promieniowe rolek dociskowy. Wykonam teraz pomiar specjalną taśmą dynamometryczną siły naciągu sprzęgieł przy przewijaniu i siły naciągu sprzęgieł przy odtwarzaniu. Mam 3 rodzaje tego typu kaset o różnej sile naciągu, służące do różnych pomiarów. Na przykład to jest taśma, gdzie możemy zmierzyć lewą, prawą rolkę do jakiegoś tam parametru. Natomiast druga jest o bardziej precyzyjnej sile pomiarowej, czyli o mniejszej skali. A trzecia jest jeszcze o zupełnie innej konstrukcji, specjalnie do magnetofonów z autorewersem. Aby wykonać taki pomiar, to muszę zablokować elektromagnes od autostopu. Tu przytrzymam go ręcznie, ponieważ bardzo szybko wyrzuca mi autostop. I testujemy siłę naciągu sprzęgła do przewijania w prawo. Około 80 gram na centymetr. W lewo również około 80 parę gram na centymetr. Idlery nie są uszkodzone, wszystko działa prawidłowo. I naciąg taśmy do odtwarzania. Nie mam do tego pełnej serwisówki takiej prawdziwej, gdzie miałbym wszystkie parametry podane, jak ten mechanizm ma być tak naprawdę ustawiony. Ale w tej sytuacji i tak nie mamy tu za bardzo możliwości regulacji. Uruchamiam odtwarzanie. Około 20 paru gram na centymetr. Będzie bardzo dobrze działało, nic się z taśmą nie dzieje. W magnetofonach z podwójnym kapsztanem bardzo ważne są przede wszystkim łożyska kapsztanów, łożyska rolek, następnie dokładność wykonania rolek, żeby nie miały bicia promieniowego, a najważniejsze, żeby nie miały stożka. Jeżeli będzie jakikolwiek stożek na rolce, będzie źle zeszlifowana albo zniszczona, to automatycznie taśma napięta pomiędzy lewą a prawą rolką zostanie ściągnięta z toru prowadzenia. Następna rzecz przy magnetofonach z dual kapsztan jest taka, że lewa rolka i prawa rolka nie kręcą się z identyczną prędkością. Różnica jest rzędu ułamka procenta w prędkości obrotowej między prawą a lewą rolką, po to, żeby taśma była między tymi rolkami naciągnięta. Dzięki temu mamy bardzo dobrze później ustawione parametry odczytu i zużycie łożysk ślizgowych lub zatarcie się na przykład tych rolek lub nierówna guma na tych rolkach powoduje to, że ten naciąg się zmienia
podczas przesuwu taśmy i taśma nie przylega dobrze do głowicy. Dzieją się wtedy różne dziwne efekty. Teraz podstawową regulacją to będzie ustawienie prędkości obrotowej. Aby ustawić prędkość magnetofonu, użyję kasety testowej z częstotliwością 3150 Hz. Aby taką prędkość dokładnie wyregulować, mam tutaj już wsadzony wkrętak do silnika i miernik do pomiaru nierównomierności obrotów. No i zobaczymy, co możemy zaobserwować po uruchomieniu tego odczytu. Może ja odłączę teraz wyjście do wzmacniacza, żeby to nie przeszkadzało. Powinno być 3150 Hz, mamy 3250. O wiele za szybkie obroty. Trzeba to skorygować. No, będzie tu troszkę wkręcenia. Minimalny ruch potencjometrem już zmienia szybkość obrotów. Ale jest całkiem stabilnie. Chwilę pewnie to zajmie, ta regulacja. Dopiero po ruszeniu potencjometru trwa to chwilkę i obroty się stabilizują w miarę. No, jest całkiem nieźle. Myślę, że tą częstotliwość możemy przyjąć. Nie jest to silnik z regulacją kwarcową obrotów. 3152, błąd jest całkowicie dopuszczalny. Teraz zobaczymy, ile jest rzeczywiście błędu WNF. Mamy bardzo dobry wynik, dlatego że tu mamy około od 0,1 do 0,15%. Od 1/10 do 0,15 instrukcja serwisowa podaje do 0,2. Więc WNF jest bardzo dobry. Spróbuję jeszcze skorygować obroty, żeby trafić idealnie w tą częstotliwość 3150 Hz. Natomiast nie jest to proste. Ale kiedy możemy sprawdzić, czy na pewno mamy dobre łożyska ślizgowe w silniku i dobre łożyska ślizgowe w kapsztanach. Nie wykonamy tego przy takim pomiarze, jak jest to w tej chwili zrobione, że włączamy magnetofon, który sobie stał i mamy wszystko super. Musimy przegrać minimum jedną stronę taśmy, czyli 30 minut, 40 minut. Wtedy, kiedy łożyska ślizgowe się już rozgrzeją, kiedy ten olej zacznie tam funkcjonować, zacznie to wszystko być takie mocno dotarte, wtedy dopiero, jeżeli mamy te łożyska ślizgowe uszkodzone, zaczynają nam pływać obroty. Ale sądzę, że tu tego nie będzie, ponieważ tu łożyska w kapsztanach są perfekcyjne, a łożysko w silniku jest zrobione. Próbuję pokręcić na tyle, aby uzyskać tą prędkość obrotową 3150 Hz. Bardzo niewielka różnica. Lepiej nie ustawię, albo wychodzi mi 148, albo 152. Tutaj jest tak to wszystko wykonane, że nawet włożenie tego wkrętaka do silnika, dotknięcie potencjometru powoduje już taką różnicę. Można by to w sumie zmodyfikować, rozkładając silnik, wymontowując z niego potencjometr i montując potencjometr wieloobrotowy na zewnątrz. Ale naprawdę taka różnica rzędu 2 Hz to są ułamki procenta. Mogę przyjąć, że parametry prędkości obrotowej są ustawione. Teraz można przejść do dalszych kalibracji mechanizmu. Kolejne ustawienie dotyczące regulacji mechanizmu to jest ustawienie azymutu głowicy. Do ustawienia azymutu głowicy używa się specjalnej taśmy o częstotliwości 10 kHz nagranej w systemie full track, czyli po całej szerokości kasety. Tu mam akurat kasetę firmy Sony. Wstępne ustawienie azymutu możemy wykonać, korzystając z oscyloskopu, w taki sposób, aby te sinusoidy lewego i prawego kanału były jak najwyższe i ustawione w miarę jedna na drugą. Regulując śrubą azymutu, jeżeli będzie totalnie rozkręcone wszystko, to będą przede wszystkim sinusoidy o niższym poziomie, dwa będą mocno między sobą przesunięte. Ustawiamy maksymalnie, żeby były jak najbardziej nałożone na siebie i nie ma takiej technicznej możliwości w magnetofonie, żeby one nie pływały. Na to, że te sinusoidy tak się przesuwają, mamy trzepotanie dźwięku i mamy jeszcze kołysanie dźwięku, czyli nierównomierność obrotów. I to właśnie taki efekt daje. Po ustawieniu takim wstępnym tego obrazu przechodzimy w tryb XY i mamy kółko. To kółko też będzie nam pływało,
ale staramy się, żeby to kółko było właśnie jak najbardziej zbliżone do kreski. I w zależności od tego, jaka jest klasa magnetofonu, to będzie taka w miarę identyczna kreska lub będzie to tak trzepotało na... Jeżeli mamy super magnetofon, na przykład jakiegoś Dragona albo ZX9, to kółko też będzie zmieniało swoje pozycje, natomiast chodzi o to, żeby ono się nie odwróciło w drugą stronę. Teraz pokażę, co się dzieje w momencie, kiedy będziemy tym azymutem regulować zupełnie w niewłaściwą stronę. To kółko się odwraca w drugą stronę i to jest rozjechanie azymutu. Mamy tak ustawić azymut, żeby się jak najbardziej zbliżyć do kreski takiej pod kątem 45 stopni. Mamy to w ten sposób, prawie jest zgodność. Kręcę, żeby kółko się odwróciło w drugą stronę. Odwróciło się w drugą stronę. I co mamy? Totalny rozjazd. Spróbujemy jeszcze inaczej. Teraz mamy prawie azymut ustawiony. I przeginam, że tak określę, w drugą stronę. I mamy co? Przesunięcie kolejne. Niebieski kanał jest w prawą stronę, a w tym przypadku niebieski kanał jest w lewą stronę. I to jest prawidłowe ustawienie azymutu. No, w ten sposób. Ideału tutaj nie zrobimy, ponieważ jest to taśma. To nie jest cyfrowy dźwięk, tylko analogowy. Tego i tak się nie da praktycznie usłyszeć. I choćbyśmy nie wiem co robili, to nie wymyślimy tego tak, żeby to było wszystko perfekcyjnie, idealnie. No, może, że będziemy mieli tutaj magnetofon szpulowy, studyjny, jakiegoś Otari studyjnego, gdzie będą bardzo wysokie obroty, 38 cm na sekundę na przykład. I wtedy może będziemy mieli bardzo dobry wynik ustawienia widoczny na oscyloskopie. W przypadku magnetofonów kasetowych zawsze będzie to pływało. Najważniejsze, żeby to kółko było w tą stronę przechylone, i jak najbardziej była ta linia prosta, ale nie w tą stronę, nie jeszcze w odwrotną. I powtarzam kolejny raz, ustawienie wstępne azymutu i teraz co widzimy na ekranie, tak to mniej więcej się prezentuje. Możemy jeszcze zrobić taką rzecz w tym oscyloskopie, żeby czas reakcji zmniejszyć, zobaczyć to jakby na stopklatce, zapamiętać. Mamy tu dużo różnych możliwości, ale przyjmijmy, że to tak mniej więcej ma się prezentować. Kolejna operacja ustawienia mechanizmu została wykonana. Można w tym momencie przyjąć, że mechanikę mamy gotową. Teraz jeszcze muszę powalczyć z opcją tych tutaj czujników obrotów, ponieważ cały czas występuje problem i wyrzuca mi autostop, pomimo że paski są w porządku i rolki z magnesami się obracają. Skorzystam z oscyloskopu podczas analizy, czy działają prawidłowo te halotrony. Ma być tutaj impulsowe wyjście widoczne na oscyloskopie podczas obracania się magnesu. Może to być zakłócone i w tym momencie występuje automatyczne zadziałanie stopu. Możemy mieć tutaj prawie że trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna, którą praktycznie odrzucam, to po bardzo długim czasie życia tego magnetofonu, magnesy, które są na tych kółkach, mogły trochę stracić swoje właściwości, przez co halotron nie ma odpowiedniego pola magnetycznego i nie zawsze zadziała poprawnie. Druga rzecz, usterka któregoś z tych dwóch halotronów. Trzecia rzecz, usterka gdzieś jakiegoś elementu w elektronice od autostopu. Będzie mnie to trochę pracy kosztowało, dlatego że ta usterka występuje czasami, czasami nie. Możemy odtwarzać kasetę 5 minut, 10 minut, 15. Usterka trudna do lokalizacji, ponieważ nie jest widoczna od razu po włączeniu urządzenia. Problem autostopu chyba został zdiagnozowany. Tak pracuje impulsowo lewy czujnik, halotron. A teraz zobaczymy, jak pracuje prawy czujnik. Pracuje trochę inaczej, ale były takie efekty, że o, gubi impulsy. Co któryś obrót gubi impulsy i występuje taka sytuacja, że właśnie mamy takie, o, właśnie takie dziwne rzeczy się dzieją. To jest co któryś raz, czasami dłużej, czasami chwilę
krócej i efekt mamy taki, że zgubi impuls i automatycznie system wyrzuci autostop. Tak to wygląda. Mamy czujnik praktycznie do wymiany. Spróbuję to zrobić. Jakiś czujnik z innego magnetofonu wymontuję, włożę i myślę, że powinno pomóc. I jeszcze raz sprawdzę stronę lewą. Ten może pracować ciut szybciej, ponieważ taka opcja może występować, ale jest to jednostajne, jest to cały czas jakiś konkretny impuls. Natomiast z prawym czujnikiem występuje problem i nie jest to absolutnie kwestia tego, że się tutaj pasek ślizga, że były kasowane luzy na osi, ponieważ on bardzo ładnie się kręci. A propos jeszcze obciążenia tego czujnika, on pośredniczy również w sterowaniu licznikiem, ale paska do licznika w tej chwili nie ma zamontowanego, więc nie ma też żadnego obciążenia. Halotron do wymiany. Postanowiłem jeszcze popracować nad mechanizmem, ponieważ nie podoba mi się to, że WNF, czyli trzepotanie i falowanie dźwięku, jest na określonym poziomie. Co prawda jest ono zgodne kompletnie z manualem. Mierząc to w dwóch normach, które są podane w instrukcji serwisowej, w jednej normie podane jest, że jest to falowanie na poziomie 0,06% i zgadza się, ponieważ przeliczając 3150 Hz i różnica, która wynika z pomiaru 2 Hz, daje to około 0,06%. Natomiast mierząc to miernikiem, rzeczywiście mieści się to też w normie, ponieważ mi wychodzi 0,5, a tam jest do 0,2, więc pomiarowo porównując to z dwoma normami, wszystko się zgadza. Ale mam tutaj troszkę takiej wątpliwości co do regulacji azymutu, że bardzo to, co widzieliście na oscyloskopie, to kółeczko pływa. Co prawda po konsultacji ze specjalistą od magnetofonów stwierdził, że to jest raczej normalne. Ale nie podoba mi się jedna rzecz. Po zdemontowaniu paska, ta rolka i ta rolka w momencie, kiedy nimi kręcimy, latają bezwiednie, bezwładnie. Nie mają żadnego systemu hamowania. Natomiast w momencie, kiedy wrzucimy tutaj kasetę i włączymy play, ta rolka powinna mieć hamowanie zgodnie z jakimiś parametrami między 4 a 6 gramów na centymetr. Natomiast ta rolka praktycznie nie ma hamowania. Sprawdziłem dowijanie, jest to około 25 gramów, przewijanie około 80 gramów, ale jeszcze trzeba sprawdzić hamowanie tej rolki. I do tego służą również specjalne taśmy pomiarowe na ciągu. To jest jedna taśma, tu jest druga i tu jest trzecia. Ta na przykład jest do magnetofonów z autorewersem. To jest taka bardziej uniwersalna, a to jest bardziej specjalistyczna taśma, która ma bardzo mały zakres pomiarowy do 10 gramów na centymetr. Tamte mają nawet do 240 gramów. I tą kasetę można użyć właśnie do sprawdzenia hamowania lewej tutaj tej rolki do prowadzenia. Proszę nie mylić z rolką dociskową. To będzie, załóżmy, czpień prowadzący taśmę czy kręcący taśmą. I teraz możemy zobaczyć, jaki będzie efekt, jaka jest siła hamowania podczas odtwarzania lewej rolki. Tak jak powiedziałem, powinno być między 4 a 6 gramów. Poziom pomiarowy zaczyna się od 2 do 10 gramów na centymetr. Tak jak tutaj można zauważyć, mamy 2, 4, 6, 8 do 10 gramów na centymetr. Poziom hamowania wynosi około 2 gramów. Zdecydowanie za mało. Tutaj docisnę teraz lekko pasek. Już poziom hamowania się zwiększył nawet do 6 gramów. Mniej więcej taki poziom powinien być. Po wykonaniu tych pomiarów trzeba zrobić jakiś manewr, żeby zwiększyć siłę hamowania lewego tutaj czpienia. Można to zrobić dwoma praktycznie sposobami. Albo zmienić paski, które będą miały większy naciąg i spowoduje to większy opór w tym miejscu. Lub na przykład nasmarować tą oś od czujnika obrotów smarem hamującym. Trzecia metoda, która myślę, że będzie chyba najlepsza. Zdemontować ten czpień, na którym pracuje taśma, rolka taśmy. I też nasmarować go jakimś smarem hamującym, ponieważ fabrycznie nie ma tutaj sprzęgła do hamowania. W niektórych mechanizmach takie sprzęgło występuje z bardzo delikatną sprężynką i filcem. Myślę, że dokonam tutaj tej korekty poprzez zdjęcie tego czpienia i dania troszeczkę gęściejszego smaru tłumiącego
tak jak widzicie, musi być tutaj wszystko bardzo dokładnie wykonane. Nie może być takiej opcji, że mierzymy, a mamy na przykład maksymalnie 2 gramy na centymetr naciąg taśmy, a powinno być między 4 a 6 gramów. I do tego służą tego typu specjalistyczne kasety testowe. To jest kaseta firmy Sony. Dysponuje dużą ilością różnego rodzaju kaset testowych, które właśnie służą do takich, a nie innych czynności. Jeszcze można sprawdzić przy okazji, jak już mam ten mechanizm tutaj częściowo rozmontowany, specjalnym szablonem ustawienie rolki prowadzącej oraz głowicy. Najpierw wyjaśnię, na czym to ma polegać. Rolka prowadząca jest w oprawce i ta rolka ma tutaj takie szyny, w których pracuje taśma. Tak samo głowica ma tutaj takie ząbki, to standardowo, w których również pracuje taśma. I te ząbki tej głowicy i ta rolka muszą być idealnie ustawione w osi. I w taki sposób musi to być ustawione, a proszę zauważyć, że i głowica, i rolka mają regulację. I teraz naciskając tą rolkę, możemy ją tutaj regulować. Minimalna odchyłka, to są ułamki milimetra, głowicy jak i tej rolki, będzie powodowało to, że taśma będzie obcierała o tutaj prowadnicę. Taśma ma wchodzić idealnie w prowadnicę w taki sposób, żeby przez nią przeszła bez obcierania po bokach. I to samo dotyczy głowicy. I do tego celu służy specjalny szablon do ustawienia tego właśnie parametru. To jest szablon firmy 3M, którego wkładamy w miejsce kasety. On jest tutaj idealnie dopasowany, ma ściśle określoną grubość. I do tego szablonu mamy takie pomiarowe elementy. I przy pomocy tych właśnie pomiarowych elementów możemy sprawdzić, czy wszystko będzie idealnie pasowało. Najlepiej jest to zrobić, kiedy mechanika jest położona. To jest szerokość wzorcowa taśmy. Przy prawidłowym ustawieniu według tego szablonu ma wchodzić to tutaj bez oporów w szczelinę głowicy i również ma bardzo dobrze wchodzić tu wprowadzenie rolki. Teraz jeżeli ja minimalnie nawet tą rolkę tutaj nacisnę, już mi szablon nie wejdzie. I to jest kluczowe ustawienie i do tego taki szablon właśnie służy, ponieważ jeżeli to będzie źle ustawione, to automatycznie tor taśmy będzie rozregulowany. I na takie właśnie detale trzeba zwracać uwagę, żeby całość została bardzo dokładnie wyregulowana, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy prawidłowo, no to całe nasze przedsięwzięcie dotyczące regulacji takiego całego systemu będzie bez sensu. Także patrzcie, co robicie, uzbrójcie się w narzędzia odpowiednie, zanim zaczniecie serwis magnetofonów, wyposażenie w urządzenia pomiarowe, w kasety testowe jest bardzo ważne. Pomijam tu już takie kwestie jak znajomość mechanizmów, jak tokarka i wiele różnych rzeczy, które są potrzebne do serwisu magnetofonów i innych urządzeń mechanicznych. To, co udało mi się uzyskać po modyfikacjach mechanizmu. Hamowanie lewej rolki mieści się w granicach od 4 do 5 gram na centymetr. Tak jak to tutaj można zauważyć, więc jest całkiem nieźle, a było praktycznie czasami 0, a czasami maksimum 2 gramy na centymetr. Następnie przystąpię do ustawień toru, odczytu oraz zapisu.